dobry z tej strony, Zokut. No, jesteśmy na farmie zimowej. Razem z Monketsem, dzień dobry. A, w ogóle ta, zobacz... Ta, rurku, co? Wejdź w tą skrzynkę różową. Co tu się dzieje? Ty jesteś różowy. Patrz, jaki burdel. No wiem. Oj, mam lista. Możesz przeczytać ładnie. No nie, no po prostu chodzi Pieczara o to, kości że to 25... O, kolejny. Pieczara... Drogi panie Gazangetsu, aha, znalazł się, dobra. No w każdym razie mamy info, że możemy 25 w kościanej tej zdobyć, 25 poziom. Wiesz co, ja jeszcze muszę iść do bundla, ale... Ja lecę do Linusa. Ogólnie, do Linusa też, ale ogólnie plan na odcinek jest taki, że pierwszego dnia, czyli dzisiaj, damy ten prezent Linusowi, pozbieramy dużo drewna na ulepszenie i żeby ulepszyć... No kurczę, no nie wiem, 500 drewna chyba nie znajdziemy, jak jest 11 już. No postaramy się. Mamy jakby dwa zdania. Mamy zbierać drewno, żeby ulepszyć nasz domek dla kurczaków, żeby ten dinozaur się zrobił tam, prawda? I jeszcze musimy zebrać jednego owocka, tego co nam potrzeba do bundla. Przy okazji, jak będziemy właśnie ścinać drewno pod farmą, to jest duże prawdopodobieństwo, że znajdziemy tam tego owocka. Prawda? No właśnie, no to owocka trzeba. I wtedy jeszcze chyba wystarczy, że drewno dam jakieś hardwoody, nie hardwoody? I wtedy... O kurczę, to już oddałem. A, zabrakło mi marchewki jaskiniowej. No i będziemy mieli całego jednego bundla i coś nam się odnowi na świecie, także to trzeba robić. No proszę, Linus, urodzinowy prezent. Zobaczmy, jak nam wygląda nasza relacja z nim. Dwa tak, serca tylko. Jeszcze triku z tym, z bukietem nie mogę zrobić, bo jest środa i jest zamknięty. A gdzie jest Linus? W namiocie? Przy domku swoim. Dobra, ja już zmierzam pod farmę, żeby ścinać drewno, wiesz? No, ale 13, no nie damy radę ulepszyć, no nazbieramy. Jak gadaniem na pewno nic nie zrobimy, wiesz? Gadaniem. Musimy wziąć się w garść, idziemy do roboty. Do roboty, do pracy rodacy. No ale następnego dnia pójdziemy do cave'ów, mam nadzieję, że... Biedny kot, dam mu pić może. Daj kotu pić. A masz, masz ten śnieżny pokrzyn, czy nie? Nie, no nie mam, no. Dlatego mówię ci, że ja idę na dół. Będę szukał przy okazji, będę ścinał i tyle. Robisz drifty konewkiem z odwróconym ryjem. Aha, to nieźle. No bo dałem kotu tam pić. Kotu jeść, kotu pić. I trzeba było... Na pewno zrobimy sobie dni bez cave'ów, żeby ulepszyć narzędzia. Kilofy na srebrne. Dobra, ja sobie ściszę trochę muzyczkę. Tutaj gdzieś chciałeś? Ej, ty masz konia, to może... Zrób kółeczko dookoła tego, ja będę ścinał, co? Dobra. Żeby zobaczyć, gdzie jest nowocek. Ja będę ścinał, a ty tam zrób kółeczko na koniku. Będzie szybciutko. Proszę, nie rób tego. Nie kółeczko, a wiesz co? No. Ja właśnie zapytałem w jednym z odcinków, czy ludzie lubią, jak zdrabniam, i dużo ludzi napisało, że lubią. Nie, to denerwuje. Mówią, żeby ci przykro nie było. Tata, na pewno. Jak, po prostu mnie lubią. Prawda, widzę, lubicie mnie? Napiszcie A jak ktoś mówi pieniążki, to już ja dostaję kota dosłownie. Pieniążki. Pieniążki. Pieniążek. Taki od babci, nie? Masz tu pieniążka, to przynieś kup sobie loda. No właśnie, 50 złotych. 50 złotych. Złotych. 50 złotych. Jak to lubisz wymawiać na przykład? 2 złote. Mówisz złotych czy złoty? Złotych. Znaczy powinno być złotych, no ale ludzie, wiesz, no tak. Leniwy naród. W ogóle to jest takie śmieszne, nie? Złoty. 50 złotych. Tak dziwnie to brzmi jak dla mnie, jak pomyślę o tym. Ej, to wiesz co, mam propozycję. O? Możemy nie iść do cave'ów, a zamiast tego nazbierać to drewno i na przykład geody jeszcze rozłupać sobie. No możemy też tak zrobić, ale to musimy i tak nazbierać drewno, wiesz, jeszcze dwa razy tyle. No to dobra, to zbieramy. Robiłem kółko i nic tu nie ma dosłownie. To dupa. Kurde, szkoda. Może się jeszcze zespić gdzieś. Możliwe, że może go tam gdzie są... Mogę powiedzieć. Możliwe, że go trzeba wykopać motyką. Też możliwe. Mam póki co 150 drewna. Miałem 70. A możliwe, że on będzie tam na dole, gdzie są te cebulki wiosenne. Bo my tak w te cave'y cały czas chcemy iść, tylko No chcemy iść, bo tam jest fajnie. I możemy iridiumowe rzeczy w końcu już zrobić. Znaczy musimy jeszcze ulepszyć ten całą resztę tych srebrnych i tak dalej. No ale wiesz co, moim zdaniem nie będziemy się nudzić w zimę, bo po pierwsze mamy cave'y. Po drugie będziemy chcieli ulepszać swoje rzeczy i mam tu na myśli zarówno narzędzia, jak i rzeczy typu zagrody. Znaczy, nie zagrody, tylko stodoła i klatka.
Musimy też odhaczyć parę tam, są trzy eventy w ogóle, czy dwa, trzy czy dwa, już nie znaczy... pamiętam. Trzy są. Jest... Jeszcze jest, no. Tak, tak, no to są trzy eventy w zimę. Jeszcze musimy dopilnować sobie zbierania tego wszystkiego, ryby jeszcze mamy w zimę do wyłowienia, tak w ogóle. I powiem ci, że jak tak sobie wszystko przeliczam w tym momencie, to mamy cały czas coś do roboty, znowu. Myślałem, że, no i dobrze, że zimą będzie luz trochę większy. I cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że musimy na pewno przemyśleć sprawę ulepszania tych kill-offów i tak dalej. Chociaż... Tak, no to się przyda właśnie na tych Skull Cavern, nie? Chociaż no, jak chcemy robić ten trik na klatki, no, no to się, no, nie trzeba aż tak. Tak samo no jakbyśmy mieli bomby. Ale to będzie fajnie wyglądać, powiem ci, jak ta dolina zostanie wygłocona z tych drzew. Aż dziwnie tak będzie wyglądać. Mam dolinę. Tak smutno. Ile masz drewna? No, 265. 220. O, zobaczymy u Hatiego, może jakieś nowe czapki są. Zaraz zamknie i się skończy pajacerka. Chowa łeb. Schowa łeb. No ale w sumie jak nie pójdziemy do cave'ów, to w sumie też fajnie, bo ja na przykład... O! Kokardka w kropki. Arbuzowa opaska. Pasuje do ciebie, ja wiedziałem. To krotka. Ej lol, masz to samo co ja. No tylko, że w kropki, jestem lepszy, mam upgrade. Ale super wyglądasz uroczo, ale wciąż gorzej ode mnie. Nie no, ty wyglądasz jakbyś był taki jakiś... No tak jakoś tak no, no tak średnio bym powiedział. No. Proszę się wysłuchać na mój temat, ja pana zaraz skontruję. Skontruję. To kontra. No tak, wszystko zgarnął moje drewno. No na pewno zrobiłem to specjalnie, wiesz, nie mam co robić do roboty. No na pewno tak stanąłeś tam dupą, że wiedziałeś, że to drzewo tam spadnie. A i jeszcze w zimie jest legendarna ryba, tutaj, tu się ją łowi, dokładnie w tym miejscu, no? Dokładnie w tym miejscu trzeba mieć chyba 5 czy 7 fishing, który ja mam. Nie mam pojęcia, ale znowu kościół, kurde, odpalił się i będzie tam dzwonił. A ja do krabpotów nie dałem rzeczy, to też błąd z mojej strony. No, panie, no pierdzielesz się, panie, ja nie wiem jak to będzie. Panie Janie, ile mniejsza masz wypłata będzie? Drewna. 300. 300, ja dam 316. To już mamy ponad 600. I tak, potrzebujemy na klatkę z ulepszoną jeszcze na trzeci level 500. Po co bijesz to co ja? Szybciej. I potrzebujemy jeszcze na twoje ulepszenie domku, bo będziesz chciał sobie ulepszyć tylko hardwood. No tak. O, właśnie hardwood, może chodźmy po hardwood teraz. To idźcie po hardwood, ja dobiję to drzewo jeszcze. No to, a nie chcesz pokazać tej lokacji widzom? O, lol, wypada mi tajemnicza notatka drzewa, żaisz? No, wypada. Mi też już wypadło. Nawet zobaczę ją. Ale fajnie, że jeśli wiesz, ty to przeczyta, przyjdź tajemniczy les. Proszę weź serop klonowy. No a ja też to dostałem. To jest tak specjalnie, to akurat nie jest błąd twórców w tłumaczeniu. Znaczy błąd tłumaczy w twórcy. No! To nie jest ze strony tłumaczy błąd. Ja dostałem tutaj kartkę, na której było napisane, co lubią NPC-ci, wiesz? Niektórzy. No i fajnie. W sensie owocki. Jak to jest puściutko teraz, lol. Dobra, idziemy do tego lasu hardwoodowego. Ciężkim, znaczy trudnym drewnem, sorry. Trudne drewno. Widzę, że znaczy widziałem też, że kilka osób się też uśmiechnęło z tego powodu, jak to nazwałem. Bardzo mi się, bardzo no, miło, ja że też ktoś się na to wpadłem, że jestem takim no, śmiesznym fajnie, człowiekiem. No fajnie, że na to wpadłeś. Cieszę się, że jesteś taki snobistyczny we wszystkim. O, weź go tam, patrz. Dobra, 1, 2, 3, 4, chodź tu, 3, 4. Nie walnąłem. No wiem. Nie zdążyłem, nie wiem. Jesteś dziwny. No, dawaj, 3, 4. Książki. Dwie książki. Super. Dobra. Ile to? Raz, dwa, trzy, cztery. To trzy, cztery. Pięć. Ry. Aha. Jeszcze raz. Aha. Myślę, że odliczysz. To trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery. Dobra, chyba wypadło. Znaczy nie wiem, to tak jakby się nie robiło. No przestań jeżyną. Ej, ciebie jesteś, mapy ode mnie jesteś u mnie. To za nieźle. No i nie ma tu nigdzie tego owocka? Aha, odnośnie tej statuły, powiem widzom, skrzaniłem sprawę, ponieważ rare seedy rosną 24 dni i prawdopodobnie za późno zasadziłem. Więc z góry przepraszam, że się nie udało tego zrobić, ale prawdopodobnie wykorzystamy inny sposób, żeby to zrobić i nie musicie się martwić. Na pewno damy radę odebrać ten energetyczny 3, owoc. 3, 4. To mnie trafiłem. Jakaś inny 3, trening jest 4, kompletnie. 3, 4. No i mam wrażenie, że dwa mi wypadło, a tobie? No właśnie, ja mam cztery w ekwipunku ogólnie. Tak by się to nie udało.
sklonować. Jakby już to klonowanie nie pykało. No właśnie, tak jak mówię, no ten timing jest jakiś inny. Ja kompletnie nie trafiam w te drzewa. O, drzewo kolejne wyrosło. Tutaj. Ale uważaj, bo jest północ. Spokojnie. No ludzie, przecież jesteśmy obok domu dosłownie. No, no. Ja też byłem obok domu i nie zdążyłem. No widzisz, miałeś nawet konia. Ja dawno się nie waliłem, ty się waliłeś, więc jestem lepszym graczem. Dobra, dziękuję. Dobra. Ja nie powiem, ile razy ty się przed łóżkiem wywaliłeś. Ale przed łóżkiem można. Nie. Tak. Dobra, ile masz drewna, kolego? 400. Ja też mam 400. No to mamy 800, super. No to jeszcze trochę i na ulepszenie. Może najpierw tę klatkę, bo ja nie wiem, czy ten dinozaur tak, się wykluje. No. Dinozaur. A kamienia mamy? Bo nie widzę. O, jest mamy, tu dobra, znaczy, mamy kamienia tam. Nie używaliśmy w ogóle kamienia do niczego. Powiem ci co, wiesz jaka jest jedna zaleta tego, że nam wszystko umarło na farmie? Że nie. Możemy iść szybko po tej farmie. Że nas nie blokuje to. Ja jeszcze przynęty wezmę, jest pierwsza. Czemu wsadziłeś tutaj artefakt? Nie wziąłem wsadzić. Ktoś ostatnio się doczepił, że coraz więcej podtekstów w naszych filmach jest. Ta, też widziałem. Jesteśmy z odcinka na odcinek bardziej zboczeni jacyś. Nie wiem, to twoja wina wszystko. Weź ten. Chodź już. To bierzemy w tym dniu geody i co jeszcze? Najpierw, no czekaj, geody i Robin. To jest cel główny, a cel taki poboczny. Znaczy no geody to pewnie też zajmą sporo czasu, bo ich jest 70, widziałem. No to rozdzielamy sobie pół i będziemy klepać u Clinta cały odcinek pewnie. Zbieractwo i mam nasiona zimy i totem teleportacji góry. Czyli możemy właśnie tam obok Robin się tepnąć, tam gdzie taki totem jeszcze jest inny. To jest właśnie fajne, żeby właśnie dostać się do miejsca, w którym jakby busikiem nie możemy, tak bezpośrednio, nie? Co na tą ładną tapetę? Taka fioletowa, ładna. No, lepsze to wygląda, a nie takie kurde lepsze limonkowe. To wygląda. Lepsze to wygląda, no bo takie kurcze limonkowe, jakieś takie, ja nie wiem. Żeś pokombinował i przekombinował nawet, można powiedzieć, wcześniej. O, kolejny list dostałem. Ja też. A o tej pieczarze znowu. I dostałem ciasto. Rybne taco, przepis. Od Evelyn. Zbierasz to? No, zbieram. Masz bejty, czy mam wziąć bejty? Mam bejty. Dobra, to wstać bejty. To wiesz co, pozbieraj jeszcze drewno. To nazbieramy na... Albo jak wolisz. Jak coś masz do roboty. Na pewno trzeba zwierzątka odwiedzać. Smutno mi jest, bo nie mamy tego lodowego owocka. Ej, to może zasadzimy, nie sprzedawałeś tych rzeczy z drzew, nie? Nie, schowałem do tego drzew, schowałem. To zrobimy sobie nasiona tej zimy, bo ja już mam recepturę na to. To i to. Chyba. A nie, nadal nie mamy tego śnieżnego pokrzynu, mi się coś powaliło. Na no staksu, nie wiem czym chciałem. Coś, nie wiem, coś przekombinowałem w głowie. Ja kurczakom daję jedzonko i zbieram jajka. I wytulałem wszystkie. I pamiętaj, że mleka są tam tym. A, idę do krów też. Jaki ja mam syf, ale mnie to denerwuje. W ogóle jak to działa, że to wysysa krową mleko niby? Nie rozumiem działania tej maszyny, tak szczerze mówiąc, ale okej. Okay. Może to jest za mądre dla mnie. Dobra, weź sobie resztę geodek, które są w tym, w skrzynce. Jakby ja mam jedną część, tym pierwszą drugą. Dobra. Proszę bardzo, patrzcie ludzie, iridiumowe jajko, bo jeszcze u mnie na odcinku tego nie było. Chowajmy. Co? No przyszedł, zajął ci skrzynkę. W której skrzynce są geody? No kurde, ktoś coś odłożył i ja nie mogę odłożyć już. Aha, drewno żeś odłożył. To niezłe 70, kurde, jak ja mam 18. Czego? No geodek. No, ja mam połowę z tego, znaczy ja mam drugą połowę. Dobra. No to chodź, czekaj, do Clinta czy Robin? Do Clinta. Idź do Clinta, ja idę do Robin na początek, okej? Okay? Bo to pewnie zajmie. Jedziemy busikiem, proszę bardzo. O, tutaj jest ten, znaczy robaczki. Może wypadnie ten owoc, niestety, klej. Czekaj, czy mam glina wszystko? Glina inaczej. No mam, dobra. Nóżka. A dałeś wszystkie heje i tak dalej? To dałem? No, zwierzątkom. Tak, dałem, mówiłem ci. No to dobrze.
Znaczy wiem, że tam byłeś, że zbierałeś, ale czy dałeś? Wszystko dałem. Bo ja na przykład zapomniałem ostatnio. Jak nie, ten... ja dałem i wytulałem i wszystko zebrałem, więc jest git. Dobra, oto rozwalamy gałatki zwykłe. Proszę, frytki! Wypadły frytki! Frytki? Tak. Ja idę do Robin. Super. I u Robin... Słuchaj, ja najpierw zniszcz budynek o, i zniszczę tiramisu. Budynek, który jest na dole, bo on się jednak nie przyda. O, o, zielona rzecz. Nie mogę go zniszczyć. A, niebieska rzecz. Dobra, wyburzyłem. I szukamy jakiej... To jest stodoła XL, nie, klatka deluxe to się nazywa. I klatkę deluxe robimy tutaj, o. Dobra. Na hajsy się topią. Granit, big money, you know? 25 tysięcy wzięła chyba, nie? Za usługę. Skasowała. Mam chyba jedną nową rzecz, ale nie jestem pewny, albo dwie. Póki co. Jakie wiesz? To rzeczy, panie Zoku? Jakie? No frytki i taki fajny ten, zielony coś, taka gwiazdka jakby. A w ogóle, ludziska, widzowie. O, frytki! Widzowie, dajcie nam znaka też, jak wam się... A mogę powiedzieć, Zoku? No mów sobie, co o co odnośnie godziny wrzucania, bo od kiedy zaczęliśmy wrzucać o 18, to też zdajemy sobie sprawę, że macie swoje rzeczy tam, szkołę, pracę, inne zajęcia. I czy pasuje wam ta godzina, jak to u was wygląda, czy nadążacie za odcinkami, bo mam wrażenie, że właśnie oglądalność nam troszkę spadła. No i chciałbym wiedzieć, czy właśnie, jak to od waszej perspektywy wygląda, o. Czy może to jest wina tego czasu, czy może jednak coś w serii troszkę mniej odpowiada? O, może w ten sposób. No, wypowiedzcie się ładnie. No, ja tutaj też mam jakieś maszyna do szycia, nie wiem, czy maszyna jakaś do pisania chyba. Co to jest? Frytki. Nie mogę zobaczyć. Frytki. Zielone. Powiem ci, że dużo tych nowych rzeczy dostałem do muzeum, naprawdę. Lol. Ja też, tylko pytanie, ile z tego pójdzie na sprzedaż, a ile wiesz, zostawię. O, mam jakąś taką gwiazdkę zieloną. Jamboryt. No właśnie, ja też go dostałem. Szare rzeczy nam się już skończyły miejsce, nie? To po prawej stronie jest taka mała półeczka jeszcze, żebyś tam dawał szare, wiesz? No. Tam sobie okay. Poradzisz, mam nadzieję. Dobra, jeszcze odbieram nagrody, jak ja to mam. Misio! Statua niedźwiedzia, ale fajnie. Nie masz wystarczająco dobra. Miejsca we ku. Jeszcze sobie tutaj pójdę, o. Książeczki. Dobra. Skorzystane z usług i idziemy do muzeum, bo w muzeum musimy oddać 60 rzeczy, żeby odblokować lokację nową. Dlatego na to o, nagrody w ogóle mamy. Tutaj w książeczce jest napisana taka jakby porada, że marni, książka marni, że zwierzęta lubią być codziennie głaskane i tak dalej. A gdzie, czekaj, a gdzie dać brązowe rzeczy? A brązowe też się skończyły? Tak, bo ty połączyłeś żółte z brązowymi w ogóle. No bo nie ma miejsca, no. No, powiem ci, słaby podział, bo na przykład żółtych i niebieskich jest dużo, a tych fioletowych mało i czerwonych. I na przykład znowu mam brązowe, zobacz. No to daj to tam, no nic nie zrobimy, nie mamy tyle miejsca na wszystko. Dobra, nic tu nie ma. Powiem ci, że elegancko to wygląda. No co jest? Bardzo mi się podoba. Miałeś jakąś nową nagrodę? No misia. Aha, odbierz nagrody. A, to ja tego nie biorę nawet, wiesz? No jak tam chcesz, ja biorę misia. Ja jeszcze idę do Clint'a, jeśli ma otwarte. Ma otwarte. Sprzedam mu te rzeczy. Chciałem powiedzieć, że dostałem dwa samorodki Iridium z jednej rzeczy. Z jednej godki, wiesz? No ja też mam dwa Iridium, czyli druga sztabka mogłaby być. Też mu posprzedaję te rzeczy. Ej, to może poulepszamy konewki. Tak? Ty na złoto, no ale 35 tysięcy by poszło. Nie, wydaje mi się, że może te kilofy bardziej niż konewki. No niby. Bo mamy jakby sprinklery i tak dalej. Dobra, to co na resztę odcinka? Zbieranie trochę, możemy trochę pozbierać drzew, trochę ogarnąć farmę. Właśnie ten pokrzyn, gdzie on jest? Ten zimowy. To jest aż dziwne. Wydaje się, że on jednak jest właśnie z tej motyki. Bo nigdzie go nie ma. Możesz zobaczyć. Już ci mówię, on jest... No tak, trzeba kopać tą. A tam parę tych było, parę robaczków widziałem na dole. No ja cały czas je rozwalam, ale niestety cały czas dostaję książki albo glinę, wiesz? Tak samo w zimę na oceanie są nowe, chyba nawet polecę po to, są nowe muszelki. Chyba, że wiesz co, ty poleci, chcesz tam iść ze mną czy nie? No moglibyśmy iść.
Bo ja mam Może to masz totem. lepszą Ja chcę propozycję. zobaczyć, pokazać ludziom, jak totem teleportuje na plażę. Jak chcesz, to możesz ze mną. Zużyjemy najwyżej, co ty na to? No dobra. No to 3, 4. Czekaj, 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 bo mi się jak funek. Dobra, dobra, To już, no. 3, 4. Postawiłem. Brawo, Zepsułem. brawo. Jeden guzik, sorry. No i są tutaj te muszle. Zostawię jedną, żeby Zoku pokazał, sobie Wow, zebrał. jaka lodowa, kurczę, ten. Pustynia, nie? No, O. śnieżna pustynia. I one są Muszę do na bundla. Omniculusa. Nautilus czy Może Nautilus? razem? Nie, nie zależy. O, mamy tu masę kolarowców. Koralowców. Ciężkie słowo. I to na pewno ulepszenie kill-offów jest nam potrzebne, tak? O, No właśnie. o, No co jest? Nie wypada w ogóle ani cały jedno. czas ten jamy, no. Masakra. A możemy to chyba z tego posadzić chyba, nie? To takie zimowe. No właśnie nie, bo nie mamy tego pochrzynu chrzanionego. No to jest dupa, no to nic nie możemy zrobić, jedynie fart. Masakra. No Mnie to cześć, tak Elliot. denerwuje. Zniszczone CD, moja płyta. A powinienem kupić UTA, zapomniałem. Chciałem kupić, jak to się zwie? No te bukiety. I chrzaniłem, zapomniałem o tym. No, polna Jak zagryzka. zwykle. Ja idę śnieć drewno, wiesz? Dobra. No tak naprawdę to jest już taki luźniejszy odcinek. Na pewno myślę, że następny odcinek mógłby być z cave'ów. Taki już cały, że 2 dni cave'ów. I moglibyśmy coś jeszcze pokombinować z odcinkiem z łowienia, dlatego że parę ryb mamy wyłącznie właśnie w łowienie. Znaczy, czekaj. Co Ej, chciałem wiesz powiedzieć? co? No, w zimę, nie w łowienie. No co? Bo ja tą scenkę chciałbym sobie ogarnąć aż. Taką Wiesz. scenkę. Jak wejdę do Lii, to będę miał stynkę. I teraz? No, mamy coś do roboty? Nie mamy. No to masz iść, to idź. No, idę. Ale jest 19, kurde, ja zdążę? No możesz. Dobra, to idę. A, zamknięte. Tam poszedłem. No. No tak się Typowe. spodziewałem, jakby. Dlatego ci pozwoliłem. Tata, na Bo muszę ci pewno. pozwalać na wszystko. No. No, no, no. Nie wiem, ja idę zobaczyć tam obok kanałów, czy może tam leży jakaś. Nie no, Jakaś czy tam jakieś są. kobieta? Czy są robaki jakieś, no bo. No bo niestety nie ma nigdzie tych, kurczę, tych lodowych owoców, co nam potrzeba ich. Ale dupa. To ślimaczka, oddałem przyjaźń. O nic. Maszyna Gry do zakończony. recyklingu, wcale nie mamy takich trzech. Ale przyda się nawet kolejna. No, zawsze się przyda. No, żeby twoje płyty na coś pożytecznego przemieniać. To tak, to plany na odcinki przyszłe są takie, że przyszły to będą cave'y. Chyba z 2 dni nawet zrobimy takie rany. Możemy te starcase'y też zrobić z kamienia, który mamy dostępny, tylko ja się troszkę tego boję, dlatego że boję się marnować kasy na kupno kamienia, a z naszego kamienia, no ten kamień jest potrzebny jednak do rozbudowy rzeczy na farmie. I tak troszkę mam konsternację w tym momencie w głowie, wiesz, chociaż tego nie będę sprzedawał. No ten taki tricek na przykład na te klatki to już taki bardziej late game'owy, jak już nie ma co robić, nie? Wiesz. Jaki trik na klatki? No, jak idziemy przykładowo do Skull Cavern, nie? I chcemy te klatki tak sobie schodzić, tak nie. Koniecznie chcemy te klatki, nic innego. No to wydaje mi się, że to już taki etap gry, gdzie mamy już wszystko ulepszone i tak dalej, nie? Żeby nie marnować na to. No, no to właśnie, to nie powinniśmy tego od razu robić, ale z drugiej No strony takie tak, no, iridium od razu nie. kusi. No to Iridium kusi, no ale no coś kosztem czegoś, nie? No, ja ulepszam te iridium. Gdzie dałeś iridium rzeczy? Bo połowa rzeczy z farmy zniknęła, znaczy z tego. Jakie Iridium rzeczy? Gdzie są iridium bryłki? No, wziąłem jedno, wsadziłem do pieca, a drugie z A, skrzyni. dobra, okej. To się przerabia jeszcze? No przerabia, to w ogóle Kurde, strasznie długo, długo. to No. najdłużej ze wszystkich. Wsadziłem, żeby się już przerabiało, bo miałem 5, wiesz? Znaczy, łącznie z tym, co było w skrzyni. Na No, pewno sobie świetnie. poustawiamy w zimę jeszcze farmę, to jeszcze musimy zrobić. Ja myślę, że nawet te wszystkie rzeczy na zimę gdzieś zapiszę, tak żebyśmy to dobrze rozplanowali w czasie, bo to jest czasami tragedia. Też musimy wziąć pod uwagę to, żeby Ej, gdzie jest poustawić hej? w skrzynce którejś, chyba tam te, co są u góry bardziej. Tam gdzieś to wsadziłem. Nie ma w ani jednym. No musi być, wsadziłem gdzieś to tam. Nie ma w ani jednej tego heju. Tutaj nie wiem, gdzie to jest w takim razie. No to co? No wyjmowałeś dużo tego heju, to co on cały się No tak, no zmarnował i... jakoś? Nie wiem, no wsadzam do skrzynki. No tu jest, o.
Czerwonej. No to powiedzieć, że wyżej. No nie wiem, no ale pamiętam, tak strzeliłem po prostu. Czerwony. A faktycznie jest tutaj, dobra. Ja tu odstawię do bundla. Dobra, ja schowam te rzeczy, co się przepaliły do skrzyneczki. Super. No. A maszyna do pisania i... już krasnoludzki gadżet. To chyba daliśmy już, nie? Do muzeum. Krasnoludzki gadżet. To tak samo. Tak, chyba oddaliśmy. Ten komputer taki. Komputer. Gdzie jest to drewno? Tutaj? Ja mam drewno. Nie ma. No nie wiem, ja wziąłem. No nie ma miejsca. Daj gdziekolwiek, bo ja chcę zestakować sobie to. Dobra, dałem tutaj. Dobra, to te śmieciowe rzeczy może tu będą takie. O, zobacz, co się stało. Co? Iridium. To już druga sztabeczka. Jeszcze bardzo fajnie. Trzy jakieś ulepszenie można czegoś, narzędzia. Dobra, sprzedam te resztę rzeczy. Powiem ci, że jest niby jest 50 po 12, a jakby tak jasno strasznie tu jest, nie? Przez te pochodnie wszędzie porozstawiane. Coś w tym jest, ale gdzie są nasze blueberry? Blueberry są. Zrobię... O, możemy Dema? Więcej tych beczek zrobić. Kurczę, wszystkiego możemy zrobić więcej. Mam wrażenie, że troszkę jesteśmy przez to multiplayer do tyłu, że nam tak czas ucieka. No, niestety. Teraz to strasznie jest odczuwalne, bo... No, na przykład w cave'ach na pewno nie zejdziemy tak daleko, jak zaszli ludzie na singlu, bo kurczę, no... No i wejść, muszę. Będziemy się pewnie rozdzielali, a poza tym wszystkiego dzielić na dwóch i jeszcze ten czas, który ucieka. Masakra. Właśnie to jest chodź to, że na lepiej. Singlu właśnie zatrzymuje się czas, a tu nie. No. To jest to. No to jest... To wszystko, tak, to jest takie tempo na nas straszne. No. Ja myślałem, że w ogóle to jest strasznie taka spokojna gra i że nawet nagrywanie singla było nudne, nie? Dlatego fajnie było multi, a tu się okazuje, że na multi to mamy speedrun. No, bez kitu, to nie ma czasu na nic dosłownie. Tutaj trzeba zaplanować wszystko od początku do końca, bo inaczej będzie dupens. No. Mam powiedzieć. Tak samo jak chcemy sobie zrobić bardziej na luzie odcinek, to no nie. No, to te 5 i 6 pójdziemy do cave'ów tak zwanych. To się na to przygotujcie. Już większość bundli też mamy oddanych, możesz z oku nawet pokazać, jak to wygląda. Do jednego potrzebujemy 2 staki drewna, proszę, ale po 99 hardwooda, to możemy zrobić. I tutaj na przykład jaskinią marchew i jeszcze pokrzyn i odblokujemy sobie most, naprawa mostu. Co? My mamy kozi ser przecież, nie? Mamy. Bo zobacz, jeden bundle potrzeba jednej rzeczy, żeby go skończyć kompletnie. Ale ci go właśnie dałem, żebyś go dał do bundla, nie dałeś go? Nie. Na początku, dobra, nie... poprzedniego odcinka ci dałem, a ja myślałem, że oddany jest. Ja go wyciągnąłem po prostu z maszyny. Ja go chyba wsadziłem tam, po prostu dobra, oddamy go w następnym odcinku. I to jest szklarnia! Zobacz, nagroda szklarnia! To byśmy mogli już od razu, to wiecie, ty go nie oddałeś wtedy, jak zabrałeś. Dobra, to oddamy w następnym. Ja tu specjalnie ten ser zrobiłem, żeby oddać, a ty go zwinąłeś. Ale patrz, na ten odcinek mamy już fajne rzeczy, a na następny będzie szklarnia, czyli będzie nowa miniaturka. Na następny to my idziemy do kaju przecież. Patrz, ciasto. No to kiedy pójdziemy do tej szklarni? No pójdziemy od razu i ten, oddam bundle i wrócimy. Dobra, dobra, no w sumie jest trochę czasu. No to kończę odcinek, kolego. No to ja mam nadzieję, że wam się podało odcineczek, że zima jest, ale nikt smutny nie jest, że obiadek zjedzony, że wypite wszystko ładnie. No i co? No i żegnamy się ładnie. Żegnamy. Do widzenia. Do widzenia.